Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny. Psalm 30, 12 werset. Rozdział 3. Wolność. Kiedy człowiek umiera, gdy stoi u bram wieczności, patrzy na rzeczy z zupełnie innej perspektywy niż wtedy, gdy wydaje mu się, że będzie jeszcze długo żył. Stałam u wrót tych bram przez wiele miesięcy, kiedy żyłam w baraku 28, leżącym w cieniu krematorium. Za każdym razem, kiedy widziałam dym wydobywający się ze straszliwych kominów, wiedziałam, że to pozostałości po którejś z tych biednych kobiet, które były ze mną w Ravensbrück. Często zadawałam sobie pytanie, kiedy przyjdzie pora na mnie i umrę lub zostanę zabita? Pomimo tego nie bałam się. Po śmierci Betsy jeszcze realnie odczuwałam Bożą obecność. Nie bałam się nawet wtedy, kiedy stałam nad doliną cienia śmierci. To właśnie w takich okolicznościach Jezus jest najbliżej nas. Trzyma za rękę i przeprowadza przez nie. Wypuszczono mnie tydzień przed tym, jak przyszedł rozkaz, aby zabić wszystkie kobiety w moim wieku. Do dzisiaj okoliczności mojego uwolnienia z Ravensbrück nie są dla mnie do końca jasne. Wiem tylko, że był to Boży cud. Stałam na dziedzińcu więziennym, czekając na ostateczny rozkaz. Poza murami oplecionymi drutem kolczastym rosły milczące drzewa niemieckiego lasu. Wyglądały zupełnie jak szaro-zielone dekoracje na tyłach jednej ze scen naszego holenderskiego teatru. Mimi, jedna ze współwięźniarek, podeszła do mnie na taką odległość, aby mogła usłyszeć jej szept. Tini zmarła dziś rano, wyszeptała, nie patrząc na mnie. I Marię także. Tini, o Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi wskazać jej Jezusa, który teraz wprowadził ją bezpiecznie do Twojej obecności. I Marię, dobrze ją znałam, była z mojego baraku i uczęszczała na dyskusje biblijne. Podobnie jak Tini, Marię także przyjęła Jezusa jako swojego Pana. Obejrzałam się na długie rzędy baraków. Panie, jeżeli byłam tu tylko po to, aby Tini i Marię mogły przed śmiercią przyjść do Ciebie, to warto było przez to przejść. Strażnik ostro nakazał Mimi opuścić dziedziniec. Później rozkazał mi twarzą do bramy nie obracać się. Brama otworzyła się i zobaczyłam jezioro. Poczułam zapach wolności. Za mną, rozkazała mi młoda dziewczyna w oficerskim mundurze. Wolno przekroczyłam bramę, ani razu się nie oglądając. Słyszałam skrzypienie zawiasów, kiedy zamykano za mną bramę. Byłam wolna, a mój umysł wypełniały słowa Jezusa do kościoła Filadelfii. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Objawienie 3:8. Na początku drzwi te skierowały mnie do Holandii. Podróż pociągiem zajęła mi 3 dni. Razem ze mną wypuszczono także inną więźniarkę, Clary Prince. Miała niepokojąco spuchniętą nogę, tylko skóra i kości zostały z nas obu. Byłyśmy jednak wolne. Po przyjeździe do Groningen skierowałyśmy się do chrześcijańskiego szpitala zwanego Domem Diakonisy, w którym poprosiłam o rozmowę z dyrektorem. Pomyślałam, że być może będą nam mogli pomóc, zanim dotrzemy do Harlemu. Siostra Tavenier nie może teraz przyjść, powiedziała mi pielęgniarka dyżurna. Pomaga teraz przy nabożeństwie na jednym z oddziałów. Przykro mi, ale będą panie musiały poczekać. Miałaby pani coś przeciwko, zaczęłam zerkając na nią, gdybym także wzięła udział w tym nabożeństwie? Spojrzała na mnie łagodnie, wyczuwając prawdopodobnie moje cierpienie. Dlaczego? Oczywiście, że nie. Proszę poczekać w poczekalni. Przyjdę po panią, gdy się zacznie. Siostro, zapytałam z wahaniem, czy znalazłoby się dla mnie coś do picia? Ponownie na jej twarzy pojawił się wyraz współczucia. Przyniosę pani herbatę, powiedziała łagodnie. Po kilku minutach postawiła przede mną herbatę, mówiąc, nie posmarowałam grzanki masłem, bo widzę, że jest pani chora. Sucha grzanka i herbata będą dla pani najlepsze. Byłam głęboko dotknięta tym małym przejawem troski. Chwilę później siedziałam już na wygodnym krześle z nogami wyciągniętymi na ławce. Ogarnęło mnie cudowne uczucie odpoczynku. Byłam w Holandii wśród dobrych ludzi. Skończyły się moje cierpienia. Przyszła pielęgniarka, żeby zabrać mnie na oddział, na którym miało się odbyć nabożeństwo. Naprzeciw stolika pomiędzy łóżkami rozstawiono krzesła w półkolu. Wyszedł starszy duchowny i wręczono mi zbiór hymnów. Widziałam, że pielęgniarki oraz pacjenci zerkają na mnie ukradkiem. Miałam podarte i brudne ubranie, wiszące na moim wychudłym ciele, jak stara odzież na strachu, na wróble. Tak się jednak cieszyłam, że jestem wolna, że nie dbałam o to. Duchowny przemawiał dobrze modulowanym głosem. Później wspólnie śpiewaliśmy. Nie mogłam się powstrzymać od porównywania brudnej, więziennej sypialni, rojącej się od zarazków i odpychającej, z łóżkami pełnymi wszy, z tą, w
której teraz siedziałam, czyste prześcieradła i poszewki na poduszki oraz nieskazitelnie czysta podłoga. Zachrypnięte głosy gnębicieli i dojrzały, melodyjny głos duchownego. Te dwa miejsca łączył jedynie śpiew, bo w Ravensbrück też śpiewałyśmy. Śpiew był jednym z naszych sposobów na dodanie sobie odwagi. Zaraz po nabożeństwie pielęgniarka dyżurna zaprowadziła mnie do biura dyrektorki. Zajęłyśmy się już panną Prince, powiedziała. Teraz leży już w czystym łóżku. Obie musiałyście przejść straszne rzeczy, ale co dalej? Usiadłam na krześle po drugiej stronie jej biurka. Przez ponad rok nie wolno mi było podejmować żadnych decyzji. Musiałam słuchać rozkazów. Trudno mi było nawet myśleć. Nie wiem, siostro, odpowiedziałam. Wystarczał mi fakt, że otaczają mnie ludzie, którzy się na mnie nie złościli. Wiem, co zrobimy, powiedziała chwytając za dzwonek. Najpierw damy pani ciepły obiad. Po chwili pojawiła się młoda pielęgniarka, która wzięła mnie pod ramię i poprowadziła Holę do jadalni. Rozumiem, że właśnie wypuścili panią z Ravensbrück, powiedziała. Dokąd pani jedzie? Gdzie jest pani dom? Jadę do Harlem, powiedziałam. O, Harlem, powtórzyła z ożywieniem. Zna pani mieszkającą tam Corrie ten Boom? Spojrzałam na nią. Była jedną z liderek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, z którą współpracowałam przed wojną. Truls Benes, wykrzyknęłam z radością. Słucham? Tak, tak, mam na imię, powiedziała zdumiona. Nie sądzę, żebym panią znała. Jestem Corrie ten Boom. Pielęgniarka zatrzymała się w holu, wpatrując się we mnie. Och nie, to niemożliwe. Bardzo dobrze znam Corrie ten Boom. Byłam z nią parę razy na obozach dla dziewcząt. Ona jest znacznie młodsza od pani. Ależ naprawdę jestem Corrie ten Boom, przekonywałam. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak musiałam wyglądać. Miałam wychudzoną i bladą twarz szerokimi ustami, która wyglądała jak skóra naciągnięta na czaszkę. Włosy opadały mi w nieładzie na twarz. Miałam zapadnięte oczy. Mój płaszcz był brudny, ponieważ czasem spałam na podłodze pociągu, którym jechałyśmy z Niemiec. Pasek mojej sukienki zwisał w nieładzie, bo nie wykrzesałam siły, aby go zawiązać. Pielęgniarka czule dotknęła mojej spierzchniętej dłoni. Tak, tak, to ty, wykrzyknęła, po czym obie wybuchnęłyśmy śmiechem. Na jadalni usiadłyśmy naprzeciwko siebie przy małym stoliku i wypytawałyśmy się nawzajem o wspólnych znajomych. Czy Mary Berger jeszcze żyje? A Jenny Blucher? I może zadawanie takich pytań było niedorzeczne, ale chciałam wiedzieć wszystko. Dla mnie świat się zatrzymał, gdy byłam w obozie. Teraz znów zaczynał się kręcić, a ja miałam tyle zaległości do nadrobienia. Później zjadłam posiłek, ziemniaki, brukselki, mięso z sosem, a na deser pudding z sosem porzeczkowym i jabłko. Nigdy nie widziałam nikogo, kto jadłby tak chłopczywie, usłyszałam komentarz jednej z pielęgniarek siedzących przy stoliku obok. Nie przejmowałam się tym, mając usta pełne jedzenia, czułam, jak moje ciało wypełnia nowe życie. Pewnego razu w obozie powiedziałam do Betsy, kiedy już wrócimy do domu, musimy jeść bardzo ostrożnie, małymi kęskami, dopóki nasze żołądki nie odzyskają równowagi. Nie, odpowiedziała Betsy, Bóg sprawi, że od razu będziemy mogły wszystko jeść. Miała rację. Jak wspaniale smakowało to jedzenie, będę pamiętała ten posiłek do końca swojego życia. Później przyszedł czas na ciepłą kąpiel. Z ledwością udało im się mnie z niej wyciągnąć. Wydawało się, że moja wymizerniała, wyniszczona przez wszy skóra, po wejściu do ciepłej wody natychmiast stała się miękka. Po kąpieli ubrano mnie. Kilka pielęgniarek było kiedyś liderkami holenderskich klubów dla dziewcząt i znałam je jeszcze sprzed wojny. Ubrały mnie jak jakąś bezwładną lalkę. Jedna przyniosła bieliznę damską, kolejna buty, a jeszcze inna sukienkę i szpilki do włosów. Czułam się taka szczęśliwa, że aż śmiałam się z czystej radości, jakie kochane były one dla mnie. Te młode kobiety wyszkolono, by okazywały dobroć. Stanowiło to rażący kontrast z obozem koncentracyjnym, gdzie kobiety i mężczyzn wyuczono okrucieństwa. Zabrano mnie następnie do przytulnej sypialni, żem odpoczęła. Jak ślicznie dobrano w niej kolory. Byłam spragniona barw. W obozie koncentracyjnym wszystko było szare. Tutaj w Holandii znowu otaczały mnie żywe kolory. Nie mogłam się napatrzeć i zaspokoić nimi oczu. A łóżko? Rozkosznie miękkie i czyste, z grubymi, wełnianymi kocami. Jedna z młodych pielęgniarek przyniosła dodatkową poduszkę, którą włożyła pod moje spuchnięte nogi. Chciało mi się jednocześnie i śmiać, i płakać. Na półce stał rząd książek, na zewnątrz słyszałam gwizd statku płynącego kanałem oraz radosne głosy dzieci nawołujących się podczas zabawy na ulicy. Gdzieś w oddali słyszałam też śpiew chóru, a później ku mojej wielkiej radości
kurant wygrywany przez dzwony. Zamknąłem oczy, a łzy polały się na poduszkę. Wolność ma tak wielkie znaczenie tylko dla tych, którzy byli kiedyś w więzieniu. Tego samego popołudnia, lecz później, jedna z pielęgniarek zabrała mnie do swojego pokoju, w którym po raz pierwszy od wielu miesięcy mogłam posłuchać radia. Günther Remin grał trio Bacha. Dźwięki organu wypełniły pokój, ogarniając także mnie. Usiadłam na podłodze przy krześle i zupełnie się tego nie wstydząc szlochałam. Tej radości było już dla mnie za wiele. Podczas wszystkich miesięcy cierpienia rzadko zdarzało mi się płakać. Teraz nie mogłam się powstrzymać. Jak dar oddano mi życie. Harmonia, piękno, kolory i muzyka. Tylko ci, którzy wycierpieli tyle co ja i wrócili, mogą w pełni mnie zrozumieć. Wiedziałam, że moje życie zostało mi zwrócone w jakimś celu. Nie należałam już do siebie. Zostałam wykupiona i uwolniona. Wiedziałam, że Pan wkrótce pośle mi gdzieś jako Bożego włóczęgę. Póki co pozwala mi rozkoszować się luksusem dziękczynienia. Piłam z fontanny chwały i wiedziałam, że ona się nigdy nie wyczerpie. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego, jeden z pierwszych miejsc, które odwiedziłam, był Grotte Kerk w Harlemie. Ponieważ znajdował się on bardzo blisko Bay, ulicy, na której dorastałam, uważałam go za równie starego przyjaciela, co sklep z zegarkami. Oprowadzić panią? Zapytał mnie stary odźwierny, na którego natknęłam się przy wejściu. Jeśli mogę, odpowiedziałam, wolałabym zostać sama. Kiwnął głową ze zrozumieniem i zniknął w mrokach świątyni. Przeszłam po nagrobkach, które tworzyły posadzkę tej starożytnej budowli. Moje buty wydawały jakiś dziwny, szurający odgłos, który wywoływał głuchy pogłos pustej katedrze. Przypomniało mi się, jak często bawiłam się tu jako dziecko. Moją najlepszą przyjaciółką była wówczas kuzynka Dot, najmłodsza córka wujka Arnolda, poprzedniego odźwiernego opiekuna Grotte Kerk. Dot i ja robiłyśmy wszystko razem, a naszą ulubioną zabawą była gra w chowanego w tym wielkim kościele. Znajdowało się w nim wiele doskonałych miejsc na kryjówkę, ławy, stare drzwi, z których wychodziło się na kręcone schody oraz wiele szaf. W katedrze były również słynne na cały świat organy i czasami, gdy odbywał się jakiś koncert, wujek Arnold pozwalał członkom naszej rodziny przyjść do kościoła, usiąść w drewnianej ławce bez oparcia, oprzeć się o zimną, wilgotną, kamienną ścianę i słuchać wspaniałej muzyki. W dzień katedra ta, w środku i na zewnątrz, stanowiła symfonię szarych odcieni. Wieczorem, gdy w nawach bocznych zapalono lampy gazowe, kolumny i stropy wystrzeliwały ku górze pośród cieni, tańczących wokół nich wiążącym się tajemniczym blasku. Tylko do jednego miejsca miał się kategoryczny zakaz wstępu podczas zabawy wchowanego. Była to stara ambona. Nigdy tam nie wchodziłyśmy, ale cała reszta stanowiła wspaniały plac zabaw. Kiedy krzyczałyśmy, echo rozlegało się od nawy do nawy, a nasz śmiech nigdy nie brzmiał tu jak świętokradztwo. W przeciwieństwie do niektórych surowych dorosłych, którzy czasem marszczyli brwi patrząc na nasze figle, zawsze uważałam, że śmiech dziecka w pustej katedrze to najpiękniejszy z hymnów pochwalnych. Dorastałyśmy w obecności Boga, który cieszył się naszą obecnością, kiedy skakałyśmy, biegałyśmy i bawiłyśmy się w budynku wybudowanym dla Jego chwały. Pewnego popołudnia bawiłyśmy się do późna i zanim się zorientowałyśmy, w katedrze zapadła ciemność. Rozejrzałam się. Przez piękne witraże dostrzegłam smugi światła wpadające do środka z ulicy. W ciemnościach rysowały się jedynie kontury gotyckich kolumn pnące się wysoko do góry. Chodźmy do domu, wyszeptała Dot. Boję się. Nie bałam się. Powoli podeszłam do drzwi odźwiernego, które prowadziły do mieszkania wujka Arnolda. Czułam dodającą mi otuchy obecność i głęboki pokój w sercu. Nawet w ciemnościach przesiąkniętych kurzem i wilgocią budynku kościelnego czułam obecność światłości świata. Czyżby już wtedy Bóg przygotował mnie do pewnych wydarzeń przyszłości, kiedy potrzebowałam pewności, że Jego światło zwycięża wszelką ciemność? Stało się tak 45 lat później. Razem z Betsy szłyśmy na plac, na którym w obozie koncentracyjnym odbywał się apel. Było wcześnie, jeszcze przed świtem. Strażniczka naszego baraku w swoim okrucieństwie kazała nam wyjść o całą godzinę wcześniej na przeszywające zimno. Szłyśmy z Betsy za rękę. Udałyśmy się na plac inną drogą niż reszta kobiet z naszego baraku. Szliśmy w trójkę, bo szedł z nami jeszcze pan i rozmawialiśmy z nim po drodze. Najpierw Betsy, później ja, następnie pan. Jak? Nie wiem, ale obie rozumiałyśmy. Była to ta sama obecność, którą czułam lata wcześniej w starej katedrze w Harlemie.
Naszą drogę oświetlały jedynie iskrzące się poranne gwiazdy. Mroźne zimowe powietrze było tak czyste. Z ledwością dostrzegałyśmy zarysy baraków, krematorium, komory gazowej i wież, na których stali strażnicy z naładowanymi karabinami. To tak, jakbyśmy już teraz doświadczały odrobiny nieba, zauważyła Betsy. Panie, to jest tylko jego mały przedsmak. Pewnego dnia zobaczymy Cię twarzą w twarz, ale dziękujemy Ci, że nawet teraz dajesz nam radować się spacerem i rozmową z Tobą. Niebo w samym środku piekła, światło w ciemności, cóż za bezpieczeństwo.